Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy wtorek. Och, wczoraj niestety już nic nie nagrywałam, ponieważ po weekendzie, w sumie to było przed weekendem, rozchorowałam się i chyba nawet wam wspominałam, że się źle czułam, ale wzięłam ibuprofen i jakoś udawałam, że tego przeziębienia nie ma. No i powiem szczerze, że naprawdę się to odbiło poniedzieli wieczorem. Ponieważ weekend wyglądał w ten sposób, że sobotę spędziłam w ogrodzie, później wieczorem poszliśmy na urodziny i w sumie wszystko było ok. Natomiast w niedzielę obudziłam się totalnie połamana, ale wiecie, wzięłam ibuprofen, ponieważ mieliśmy w planach zajęcie się działką na drugiej posesji, to już wam mówiłam, i naprawdę zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo. Niestety na tej drugiej posesji oczywiście ziemia była przygotowana, ale w związku z tym, że chyba przez miesiąc czasu tam nikt nic nie robił, to wszystko pozarastało, więc trzeba było naprawdę sporo pozbyć się pyżu, więc praktycznie przez ileś godzin tylko w jednej części po prostu pieliłam i wyrwałam ten pyż. Natomiast udało nam się posadzić ziemniaki, dosiać ogórki, powsadzaliśmy cukinie, dynie, och, naprawdę sporo roboty i w sumie jak wyszliśmy chyba o 10 do ogrodu, no to skończyliśmy po 19. Chociaż tak naprawdę moglibyśmy dalej robić, ale w związku z tym, że no po prostu już nie mieliśmy sił, odpuściliśmy. I to był taki dzień, gdzie padał deszcz na zmianę, raz było słoneczko, raz padał deszcz, naprawdę kiepsko. I następnie w poniedziałek, czyli wczoraj, po prostu nie miałam totalnie sił wstać z łóżka, słuchajcie, w ogóle połamana na maksa, bo oprócz tego, że przeziębienie mnie po prostu złapało, gardło mnie całe boli, mięśnie mnie wszystkie bolą, to dodatkowo po tym schylaniu się kręgosłup i w ogóle zakwasy na nogach, no dramat, słuchajcie, ale byłam dzielna, wstałam, wyedytowałam vloga, no i później już wieczorem postanowiłam, no i później już wieczorem stwierdziłam, że nie, no bez przesady, położę się do łóżka, ale wiecie jak to jest przy dzieciach. Więc wzięłam wczesną kąpiel, tak o godzinie 20, nałożyłam jedną maseczkę na twarz, drugą maseczkę na twarz, ponieważ miałam wrażenie, że po tym robieniu w ogrodzie, wiecie, no ta cera jest brudna, zanieczyszczona, więc wzięłam taką fajną maseczkę z glinki, oczyszczającą, później wzięłam taką z kwasami i naprawdę moja skóra dzisiaj wygląda dużo lepiej, a na koniec nałożyłam taką silną warstwę kremów nawilżających, więc jeżeli chodzi o skórę, jest ok, natomiast no dzisiaj jeszcze, jeżeli chodzi o moje przeziębienie, no to jest słabo. Jest słabo, ale stwierdziłam, że muszę wstać, muszę się ubrać i muszę wam nagrać dzisiejszego vloga w sumie haul, ponieważ tak jak opowiadałam wam, spływają po prostu paczki tych rzeczy, które pozamawiałam i myślę, że naprawdę to będzie jeden z fajniejszych hauli, więc mam tutaj przesyłki. One jeszcze nie wszystkie spłynęły, ale myślę, że dzisiaj sobie zrobimy Zarę, Mango, Oysho. I jeszcze parę rzeczy z H&M-u domówiłam i w sumie nie musiałabym pokazywać wam tego H&M-u, ale uważam, że warto. To tylko basiki, ale myślę, że możecie skorzystać. Także ja sobie dzisiaj usiadłam teraz, robię sobie notatki, co mam zrobić. No i jeszcze wieczorem planuję podjechać do Ikei, ponieważ muszę dokupić parę pudełek. Tak jak widzicie, garderoba w miarę wygląda. Myślę, że zrobiłam tak... Myślę, że skończyłam garderobę tak w 85%, co jest naprawdę ogromnym sukcesem, ponieważ jest tutaj bardzo dużo półek, jest bardzo dużo pierdółek i najbardziej się cieszę, że zrobiłam... W sumie wam pokażę. Najbardziej się cieszę, że zrobiłam tą szafkę, ponieważ tam z tyłu zawsze trzymam takie rzeczy, wiecie, z którymi nie wiecie co zrobić. Taka magiczna szafka, do której trafiają dokumenty, do której trafiają paragony. Tam były jeszcze próbki, które mam do oddania, jakieś rzeczy dla koleżanek, dla rodziny i po prostu gromadziło się tam wszystko. Poza tym tutaj miałam taką służbową szufladę, gdzie rzeczy z Arbon, po prostu pełno katalogów, pełno próbek i stwierdziłam, że nie, takie rzeczy muszą powędrować do biura, więc niestety następny w kolejce pewnie będzie biuro, chociaż spiżarnia też jest do ogarnięcia. No, także naprawdę, słuchajcie, zrobiłam kawał dobrej roboty, jestem mega zadowolona, no ale zostało mi jeszcze właśnie dokupienie paru pudełek w Ikei, bo chciałabym po prostu wszystko posegregować, mam rzeczy, które trafią na strych, poprałam kurtki puchowe, swoje, dzieciaków, ale również chciałabym pochować po prostu buty, kozaki, bo bez sensu, żeby one tutaj leżały na wierzchu i się kurzyły, więc chciałam kupić po prostu fajny pojemnik, sztywny, zamknąć i po prostu, wiecie, dwa razy w sezonie po prostu sobie je zmieniać, także
Myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie, a te pudełka plastikowe w IKEA naprawdę są fajne, są porządne, sprawdzają się mega. Także mam nadzieję, że dzisiaj będę miała siły i podjadę do tej IKEA jeszcze kupić te pojemniki, no bo chciałabym po prostu to skończyć, bo wiecie, jak to się zacznie coś robić i później się w połowie przerwie, no to to jest najgorzej. Trzeba po prostu do końca. Taki mam plan i mam nadzieję, że mi się uda. Piję Fiza o smaku arbuzowym, to jest limitowana kolekcja, po prostu arbuz to jest mój ulubiony owoc latem, no i ten fizik po prostu bardzo orzeźwiający. Poza tym są tutaj witaminy z grupy B, kofeina pochodząca z zielonej herbaty, z guarany, no i daje takiego fajnego kopa, więc... Więc mi się zdecydowanie przyda. Także tak wygląda sytuacja. Co ja tutaj mam? Aha, mam jeszcze tutaj, słuchajcie, w ogóle te perfumy, co Wam pokazywałam. Robiłam unboxing przedtem. Ja nie wiedziałam, że to są prawdziwe perfumy, a te pozostałe perfumy, które ja widziałam w butiku, te w sprayu, no to to jest woda toaletowa, więc te perfumy, słuchajcie, są przepiękne, fantastyczne. Miałam wrażenie, że cały wieczór nimi pachnę i czułam się naprawdę rewelacyjnie. A tutaj widzę, że jeszcze są próbeczki, właśnie teraz sprzątałam. I mam próbeczki. Co to jest za zapach? Paris Venise. Les Eaux de Chanel. Psikamy, nie znam tego zapachu. Ładny, taki świeży, orzeźwiający. Także dzisiaj się tym popsikam, bo tamten zapach jest taki typowy na wyjście, no ja po prostu wiem, taki na wieczór. Uwielbiam. Eau de parfum intense. A, to nie. Tutaj, a to co to jest? Słuchajcie, czy to jest perfum, czy to jest woda toaletowa? To jest woda toaletowa, ale one naprawdę fajnie pachną. Więc fajna i dobra wiadomość dla tych osób, które chciałyby sobie kupić właśnie perfumy Chanel, ale u nich w mieście nie ma butiku, to okazało się, że w ogóle można zamówić ze strony Chanel, chanel.pl, i tam można złożyć zamówienie na takie perfumy, których nie ma po prostu u nas w takich perfumeriach tradycyjnych, tylko w butikach. Także fajna wiadomość. I tutaj jeszcze mi dodali Coco Mademoiselle. Och, pamiętam te czasy. Tak, tak, zużyłam chyba ze 4-5 buteleczek. No dobra, także to na tyle. Mogę Wam jeszcze pokazać moją dzisiejszą kreację. To jest sukienka piękna, strasznie mi się spodobała. To jest sukienka od answer.com. I to jest też z tej kolekcji Answer Lab. I ta sukienka jest również z kolekcji Answer Lab. Naprawdę są to sukienki niedrogie. Ja zauważyłam, że one bardzo fajnie tak wpisują się w ten klimat, który mi się obecnie bardzo podoba. Są kwiaty, jest ona luźna, przewiewna, ale naprawdę wygląda ślicznie. Długa spódnica, dość sporo tego materiału wiązana tutaj w pasie. Bufiaste rękawy i dekolt w kształcie litery V. Także strasznie mi się spodobała i ten kolor. Więc oczywiście, jeśli sukienka jest jeszcze dalej dostępna w sprzedaży, to ja postaram się Wam ją oczywiście podlinkować w opisie filmu poniżej. A myślę teraz, że słuchajcie, nie będziemy przedłużać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. A propos, słuchajcie, jest coś, czego próbuję, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że każdy ma inne zainteresowania i część osób lubi oglądać vlogi, lubi oglądać to, o czym ja mówię i tak dalej, ale niektóre osoby są tylko konkretnie w jakimś celu, czyli na przykład chciałby zobaczyć haul, albo chciałby zobaczyć, nie wiem, sadzenie kwiatków, albo chciałby zobaczyć coś konkretnego, co na przykład przyciągnęło ich do mojego filmu w tytule, to widziałam, że jest taka opcja teraz tworzenia chapterów, tworzenia takich rozdziałów i na swoim, nie poprzednim filmie, ale tylko poprzednim, wypróbowałam to i faktycznie, słuchajcie, daje to radę. Więc postaram się teraz robić w ten sposób, że jak klikniecie w opis filmu, to będziecie mieli takie rozdziały, co się znajdowało we vlogu. I na przykład, jeżeli jakiś dany rozdział Was nie interesuje, bo na przykład widzicie, że Beata sadzę kwiatki, a Wy totalnie nie lubicie ogrodu, więc możecie sobie przeskoczyć ten rozdział i wybrać rozdział kolejny. Więc wystarczy, że tylko klikniecie na to, to jest w opisie wszystko, i przeskoczycie automatycznie do tego rozdziału, który Was interesuje. Naprawdę fajna opcja, ja ją dopiero sprawdzam i testuję, będę się tego uczyła, ale myślę, że to naprawdę będzie spore ułatwienie dla tych osób, no, które po prostu nie chciałyby oglądać wszystkiego, później przewijają, później nie wiedzą wielu rzeczy i okazuje się, że Beata, coś tam, ja mówię, ale przecież ja to mówiłam we vlogu i to niejednokrotnie, więc myślę, że po prostu taka kwestia, więc myślę po prostu, że takie rozwiązanie będzie no, dużo fajniejsze, także mam nadzieję, że to się sprawdzi i postaram się to oczywiście praktykować, no to jest takie zawsze ułatwienie, także dobra, słuchajcie,
sporo zamówień. Przede wszystkim na co czekałam? No to na zamówienie z Zary, ponieważ tak jak Wam mówiłam, największym moim problemem był brak białych spodni lnianych, ponieważ moje poprzednie się skurczyły. I w momencie jak zaczynam szukać, wiecie, tak to jest, jak czasami zaczynacie szukać czegoś konkretnego, to okazuje się, że o, teoretycznie jest tego pełno, ale w momencie jak już chcecie zamówić, to albo rozmiar jest wyprzedany, albo tkanina jest nie ta, albo tutaj, nie wiem, ja chciałam spodnie z wysokim stanem, a dostępne są jakieś tam niższe, no naprawdę, słuchajcie, był wielki problem. No naprawdę nie było łatwo, ale co mi się sprawdziło, to po prostu zrobiłam powiadomienie o dostępności. Słuchajcie, wybrałam sobie spodnie, które mi się podobały i one były wyprzedane. Całe, wszystkie rozmiary tak naprawdę, jak kliknęłam powiadomienie o dostępności. I tak zrobiłam z wieloma rzeczami, które mam tutaj. Słuchajcie, więc jeżeli coś jest niedostępne, jak ja Wam teraz podlinkuję, to naprawdę, jeżeli jesteście zainteresowani i na czymś Wam zależy, to kliknijcie powiadomienie o dostępności, bo to się po prostu sprawdza. I tak miałam w Oysho parę rzeczy i tak miałam w H&M-ie, ponieważ te basiki, które tutaj Wam zaraz pokażę, to wyprzedają się jak ciepłe bułeczki, ale ja wcześniej zamówiłam jedne, mi się sprawdzają i po prostu chciałam domówić więcej, więc też kliknęłam powiadomienie o dostępności i teraz jak Wam linkowałam, to okazywało się, że znowu jest dostępny tylko XL. Kiedy ja na przykład dzień temu zamawiałam, to okazało się, że wszystkie rozmiary w tym momencie na przykład były dostępne i one się po prostu wyprzedają jak ciepłe bułki, więc myślę, że naprawdę warto korzystać z tej opcji powiadom o dostępności, no bo tym sposobem po prostu ja mogłam się zrazić, że nie mam tych spodni. Ale dobra, no gadam o tych spodniach, słuchajcie, z Zary, nie mogę się doczekać, więc przechodzimy do otwierania przesyłek. Ja tylko zaraz skombinuję jakiś statyw, postawię Was i będziemy odpakowywać, mierzyć, no i mam nadzieję, że to będzie dobry haul. Myślę, że śmiało możemy rozpocząć od tych butów. W sumie widzieliście je w poprzednim moim vlogu, przez chwilkę Wam je pokazałam. One są z Zary i kupiłam je całkiem niedawno. Myślę, że naprawdę wyglądają świetnie, totalnie nie wyglądają na Zary, wyglądają na buty jakieś od projektanta. Słuchajcie, idealne do letnich kreacji, do kreacji z lnem, klapeczki, wygodne, ale mają coś takiego w sobie bardziej eleganckiego, aniżeli takie zwykłe klapki, tak mi się wydaje. Mają ostry czubek, co fajnie wygląda do szerokich spodni, których w tym sezonie mam wrażenie, że nie zabraknie w żadnej szafie, ponieważ no, wyglądają super, są mega wygodne. No i właśnie do butów na płaskiej podeszwie. Ja pamiętam czasy, kiedy nosiłam szerokie i długie spodnie tylko do szpilek i wtedy one, wiecie, musiały być długie, natomiast teraz wszystkie skracam właśnie do takiej długości, żeby pasowały do klapeczek. Jeżeli chcecie mieć ten look, gdzie tak ładnie ten bucik wychodzi z nogawki, no to te klapeczki wyglądają świetnie. Nie są one jakoś tam super komfortowe i wygodne, że możecie w nich biegać, ale nie ma tragedii, myślę, że są w miarę wygodne, przede wszystkim bardzo ładne, no i wykonane są ze skóry, na co warto zwrócić było uwagę. Ja swoje zamówiłam w rozmiarze 39 i taki też noszę, więc bierzcie true to size, czyli taki rozmiar, jaki macie. No mnie się strasznie spodobało i tak naprawdę to była jedyna rzecz, którą kupiłam stacjonarnie, ponieważ nic innego mi w oko nie wpadło, a na stronie internetowej przy okazji zamówiłam parę innych rzeczy i już Wam pokazuję. No i mamy te spodnie, słuchajcie. To są spodnie troszeczkę inne od tych, co zamawiałam w zeszłym roku. Materiał wydaje się taki bardziej mięsisty, taki bardziej cięższy przede wszystkim. No ale co dla mnie najważniejsze, mają wysoki stan. Pięknie skrojone i uszyte. Ja swoje zamówiłam w rozmiarze S. Jestem pomiędzy rozmiarami XS a S. Natomiast nie chciałam, żeby te spodnie były zbyt obcisłe. Chciałam czuć się komfortowo. No i co jest najważniejsze, wzięłam pod uwagę fakt, że po pierwszym praniu mogą się one troszeczkę zwiec. Jeżeli chodzi o kolor, to nie jest to czysta biel, jest, to bym powiedziała, nawet krem. To nie jest kość słoniowa, to nawet takie kremowe, bym powiedziała, spodnie. Naturalny kolor, myślę, że on będzie fajnie wyglądał do większości rzeczy, także jestem bardzo ciekawa, jak one będą leżały, bo no, długo czekałam na te spodnie, tak jak powiedziałam, wszystkie rozmiary były wyprzedane. Kliknęłam powiadomienie o dostępności, kiedy tylko się pojawiły, wsadziłam je do koszyka. No i są. Także zaraz je sobie przymierzymy, ale myślę, że zaraz skomponuję jakiś cały outfit, żeby tutaj już niepotrzebnie nie mieszać rzeczy. Także dobra. I tak jak przeczuwałam, słuchajcie, na całe szczęście spodnie są fantastyczne.
Fantastyczne, idealne, słuchajcie. Z rozmiarem udało mi się też trafić. Nie mają one zbyt dużo luzu, więc myślę, że jest ok. Mam nadzieję, że się mocno nie zbiegną, bo tutaj w pasie jest super. W sumie jak nie miałam koszulki, to było ok. Natomiast jak koszulkę wsadziłam w środek, no to, to czuję, że nie chciałabym, aby się mocno zbiegły. Jeżeli chodzi o długość, delikatnie musiałabym je skrócić, ale nie popełnię tego samego błędu. Najpierw je wypiorę i zobaczę, bo może się okazać, że wcale nie będę musiała ich skracać. Oczywiście one są teraz do tych klapek założone, natomiast no, ja nie będę ich chciała trzymać do szpilek. Także długość jest no, super, tak? Jeżeli chodzi o zdjęcia, no to wygląda to świetnie, natomiast w praktyce no to trzeba je po prostu skrócić, żeby można było tak śmigać. Ponieważ tak jak powiedziałam, ja nie zamierzam śmigać w obcasach, czuję się bardzo fajnie w klapeczkach, myślę, że te buty, słuchajcie, są naprawdę też świetne, zobaczcie, w jaki sposób one wyglądają i o to mi właśnie chodziło, że macie długą, szeroką nogawkę, no i tylko wystaje ten czubeczek, pięknie to wygląda, tak samo moje buty Vivaya, one są z materiału, też super to wygląda, kiedy wystaje tylko czubek, no a tamte buty to po prostu są takie do śmigania na co dzień, cicho biegi, rewelacyjne. Tutaj mamy wersję skórzaną, z klapkami, piękne, słuchajcie, jestem zauroczona, spodnie rewelacyjne, klapki również. Także bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu znaleźć w Zarze coś fajnego, bo tak jak wiecie, te osoby, które są ze mną od dłuższego czasu, to ja głównie robiłam zakupy w Zarze, natomiast przyszedł taki moment, że po prostu nie mogłam tam nic znaleźć i myślę, że cały czas tak jest. Zara jest sieciówką, jest sklepem fajnym, natomiast oczywiście coraz więcej tam jest takich rzeczy, no, niższej jakości, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie wyszperać tam naprawdę fajnych perełek, tak jak między innymi te spodnie, czy te buty, myślę, że naprawdę wyglądają bardzo dobrze i widać tę jakość po nich, także no cóż, po prostu, także no cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko po prostu wyszukiwać takie fajne rzeczy i mam nadzieję, że ja Wam również w tym pomogę. Ja mi to kosztowały, ok, już podejrzałam, 250 zł, także to nie są najtańsze spodnie, ale uważam, że naprawdę wyglądają świetnie i śmiało, gdybym poszła do jakiegoś sklepu droższego z markami premium, to one mogłyby kosztować dużo, dużo więcej. Także czekam oczywiście jeszcze na to, w jaki sposób one się zachowają po praniu, ale na chwilę obecną jestem zachwycona. Super. Także podlinkuję je Wam w opisie filmu poniżej. Mam nadzieję, że są dostępne. Jak nie są dostępne, to już wiecie, co macie zrobić. Wybaczcie ten hałas, ale dzieci są w domu i takie rzeczy też się zdarzają. Chociaż nie, na podwórku. Podwórko dom, podwórko dom. Do tego również z Zary wzięłam kardigan. Słuchajcie, kardigan taki zwykły, by się wydawało, klasyczny, o dłuższym troszeczkę kroju. On nie jest krótki, nie jest długi, tak pośredni, bym powiedziała, może delikatnie za pupę, w kolorze takim ciemnozielonym i on jest z dodatkiem lnu. Zobacz na metkę, żeby sprawdzić skład. Zaraz Wam powiem. 54% lnu i 46% wiskozy. Wow. Nawet nie wiedziałam, że to jest takie połączenie, ale myślę, że bardzo fajne. I po co mi kardigan latem? Słuchajcie, myślę, że to jest naprawdę jedno z fajniejszych rozwiązań. Kiedy gdzieś wychodzimy, mamy na sobie jakąś ładną sukienkę, odkryte ramiona, albo nie wiem, krótki rękawek i czasami po prostu zrobi się chłodniej, ale niezbyt gorąco, to bardzo dobrze jest mieć w swojej szafie właśnie taki lekki i przewiewny kardigan. Ten jest w odcieniu takim naprawdę ciemnej, ciemnej zieleni. Tutaj na kamerze pewnie wygląda na czarny. Generalnie na żywo też wydaje się bardzo ciemny, ale to jest taka tonacja i kolorystyka, która myślę, że będzie pasowała do wielu moich rzeczy, więc stwierdziłam, że go wezmę. Jak tutaj wypadają guziki? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Guziczki są z takiej jakby muszelki. To jest chyba plastik, ale wiecie, wygląda tak bardzo naturalistycznie. Także chętnie bym wzięła jeszcze taki kardigan w kolorze białym albo ekri, bo tak jak mówię, możemy narzucić go na ramiona, możemy go założyć, naprawdę sprawdzają się takie rzeczy i jak już sobie raz kupicie taki kardigan, to będziecie po niego sięgać z sezonu na sezon, więc warto posiadać takich kardiganów w kilku takich najważniejszych kolorach, myślę, że biel, beż, brąz, czy na przykład ciemna zieleń, też będzie fajna. I one występują w trzech rozmiarach, SML, ja wzięłam swój w rozmiarze S.
Więc załóżmy, że gdzieś wychodzę, ale nie wiem, czy będzie chłodno, czy będzie mi gorąco, więc taki sweterek się po prostu przyda. Leży on bardzo fajnie. Myślę, że zdecydowanie go zatrzymam, ponieważ no, takich sweterków, tak jak powiedziałam, uważam, że w szafie powinno być więcej. Uważam, że nigdy za wiele takich sweterków, ale co jest jeszcze fajnego, mogę Wam pokazać, że nawet ten sweterek możecie po prostu sobie tak związać. I zobaczcie, jaka fajna stylizacja. Także bardzo fajny, lekki sweter w takim ciemnozielonym odcieniu. Myślę, że wygląda fajnie, także możecie śmiało kombinować i tak jak powiedziałam wcześniej, taki sweter możecie mieć w swojej szafie i nosić go latami, bo tak naprawdę nic się z nim nie powinno dziać. I następna rzecz, tutaj również mamy z działu obuwie, to są tym razem klapki z odkrytymi palcami. Klapki są również skórzane i co mi się spodobało, że wyglądają porządnie. Oczywiście Zara ma te swoje takie klapki, które są bardzo popularne, troszeczkę inspirowane klapkami Hermes, ale powiem Wam szczerze, że mam wrażenie, iż z sezonu na sezon te klapki wyglądają coraz gorzej, jeżeli chodzi o wykonanie. Bardzo mi się spodobały takie w odcieniu szałwiowej zieleni, takie jasno-zielone. Natomiast kiedy wzięłam je do ręki, zobaczyłam te dodatki, tutaj złote, ta skóra taka plastikowa, więc po prostu sobie odpuściłam, więc tych klapek już nie kupuję. Ja pamiętam na początku, kiedy one się pojawiły, miałam te klapki w kilku kolorach i one fajnie wyglądały. Natomiast oni co roku je powtarzają i mam wrażenie, że trochę oszczędzają na tym, bo wyglądają po prostu coraz gorzej, więc dla mnie te nowe klapki wyglądają po prostu mega plastikowo i absolutnie nie, po prostu jak je przymierzałam, stwierdziłam, że to jest totalnie nie dla mnie. Natomiast te myślę, że wyglądają naprawdę dużo bardziej porządnie, są wykonane ze skóry, inspirowane są zdecydowanie Bottega Veneta, ale stwierdziłam, że dam im szansę. Jeżeli chodzi o cenę, to kosztowały one 199 zł. I jeśli chodzi o rozmiar, to wzięłam swój standardowy, czyli 39. Natomiast jeśli chodzi o kolor, to nie są one białe, są one w takim kolorze złamanej bieli, delikatnie ekry, więc myślę, że do tych spodni, o, bardzo zbliżony kolor do tych spodni, powinny pasować idealnie. I kolejne zamówienie mamy z Oysho. Powiem Wam szczerze, że nie zamawiałam rzeczy z Oysho od iluś lat. Jakoś zawsze mi się kojarzyła ta firma, ta marka z piżamami i tam kiedyś, owszem, kupowałam piżamy, chyba jeszcze mieszkając w Belgii. W Polsce? U nas w Szczecinie nie było sklepu, tak mi się wydaje. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ale wyskoczyły mi reklamy chyba na Facebooku albo na Instagramie i kiedy zobaczyłam, że oni mają ubrania i to są ubrania w takim stylu, który ja bardzo lubię, czyli pojawił się len, a co najważniejsze, słuchajcie, zobaczyłam białe, szerokie spodnie, więc kiedy zobaczyłam w sumie taki zestaw białego topu z białymi spodniami z lnu, no to po prostu się zakochałam. Szybko wyszłam na stronę, chciałam złożyć zamówienie, szybko kupiłam spodnie, bo były dostępne, top był niedostępny, kliknęłam powiadomienie o dostępności i przyszły one dzień później. I tak naprawdę te oba zamówienia przyszły w tym samym czasie, więc zaraz sobie przymierzymy ten komplet. Już Wam pokazuję, ale zanim pokażę Wam ten komplet, to chciałam Wam pokazać w ogóle bieliznę. No zobaczcie, jak pięknie to wygląda. To są majtki. Oysho chyba miało współpracę z Pantone i to są majtki w kolorze naturalnym, cielistym. Jeżeli chodzi o bieliznę, to nie w szafie praktycznie sama bielizna cielista. Zdarzają się jakieś tam czarne majtki, ewentualnie gdzieś coś białego, ale raczej staram się właśnie nosić bieliznę po prostu cielistą, no bo po prostu pasuje do wszystkiego, nic nie prześwituje. Więc tutaj te odcienie są po prostu przepiękne. Wziąłam takie klasyczne figi, rozmiar wzięłam M, ponieważ lubię, jak te majtki po prostu nie obciskają za mocno. Ale tak jak patrzyłam, ponieważ je opakowałam na oko, wydaje mi się, że mogą być troszeczkę za duże, więc być może domówię sobie jeszcze jedno opakowanie w rozmiarze S. Także klasyczne figi, lubię taki kolor, delikatne, myślę, że one się nie będą odznaczały
wśród spodni. Chętnie bym wzięła takie hipsterki, ale nie było ich, więc myślę, że takie figi może się sprawdzą. No bo powiedzmy sobie szczerze, no to opakowanie po prostu wygląda bosko. Także piękne kolory, a to tylko figi. Tantararam, i przechodzimy do spodni. Spodnie te z kolei są w odcieniu śnieżnej bieli, także one się różnią od tych z Zary. Są na gumce, natomiast tutaj mają imitację guzika. W sumie to nie jest imitacja, tutaj jest po prostu guziczek, ale nie mają zamka, więc to jest tak naprawdę tylko taka imitacja. Spodnie szerokie, ja swoje wziąłam w rozmiarze S, długie, wykonane z lnu. Sprawdzę jeszcze tylko skład, żeby tutaj Was nie skłamać. Ok, 52% lnu, 48% wiskoza. Także to jest ten komplet, który zobaczyłam w reklamie. Mega mi się spodobał. Już Wam pokazuję, jak ta bluzeczka do tego pasująca wygląda. No, cudowna. I wzięłam to w rozmiarze S, natomiast zastanawiałam się, czy wziąć XS czy S. I ostatecznie zdecydowałam się na rozmiar S. Natomiast no, wygląda mi on na dość szeroki, więc zaraz zobaczymy, jak przymierzymy taki top. Tutaj u góry jest zapinany na guziczki i z tyłu jest gumeczka, więc właśnie, gdybym wiedziała, że tutaj jest gumka, to tak naprawdę można wziąć troszeczkę mniejszy rozmiar, bo ewentualnie się tutaj rozciągnie. Także no cóż, zobaczymy, komplet mi się bardzo spodobał. Biały komplet od Oysho ze spodniami. No chyba jednak miałam przeczucie. Trzeba było mieć to przeczucie, jak zamawiałam, słuchajcie. No top niestety w rozmiarze S jest na mnie za duży. Chociaż chciałabym wziąć pod uwagę fakt, że może on się troszeczkę zbiec. Ale nie chciałabym ryzykować. No wiecie, po prostu zostawię to, wypiorę go, okaże się, że dalej jest na mnie za duży. Myślę, że w tym wypadku będę w stanie sobie dobrać coś w tym stylu, ponieważ jeśli chodzi o kolor, to jest to śnieżna biel, więc tutaj tak naprawdę do tych spodni będę mogła dobrać coś, myślę, podobnego. Podoba mi się w ogóle ten cały pomysł. Wygląda to z jednej strony jak kombinezon, z drugiej strony tutaj odsłaniamy trochę brzucha, ponieważ spodnie są z wysokim stanem i to mi się bardzo podoba. Spodnie są fajne, natomiast one w porównaniu do tych spodni z Zary są takie bardziej casualowe, takie do noszenia na co dzień. Oczywiście jak tutaj połączymy z tym topem, to może ta stylizacja stać się bardziej taka elegancka. Natomiast wiecie co, chyba zostawię obie pary, ponieważ dobrze jest mieć w szafie i białe, i takie kremowe. Myślę, że będę po nie sięgała równie często. Także generalnie stylizacja po prostu skradła moje serce i bardzo mi się podoba. Ja tutaj dobrałam ponownie te klapeczki z Zary. Torebka moja to jest stara od Tory Burch, ale myślę, że ona tak fajnie tutaj pasuje. No top jest super, słuchajcie, ale niestety jest za duży. I już ostatnia rzecz z Oysho. Słuchajcie, kiedy zobaczyłam tą spódnicę, która wygląda na spódnicę spodnie. Kawał materiału, piękny kolor, na gumce, wzięłam spódnicę swoją w rozmiarze S i tutaj ponownie, tak teraz patrząc na nią, chyba mogłam wziąć XS, ale spowodowane było to tym, że ja po prostu nie znam rozmiarówki Oysho. No nie znam, naprawdę. Tak jak powiedziałam Wam, ostatni raz robiłam tam zakupy kilkanaście lat temu, więc nie pamiętam totalnie. No i też wiadomo, rozmiar się troszeczkę zmienia. No ta spódnica po prostu mnie urzekła i naprawdę jest tutaj bardzo dużo materiału, więc spódnica była droga? Nie pamiętam. No na pewno nie była super tania, ale myślę, że jak na tą ilość materiału to się opłacało. No piękna, piękna, bardzo mi się spodobała, więc to są wszystkie rzeczy, które zamówiłam w Oysho. Postanowiłam zostać w tej bluzeczce, ponieważ uważam, że ona pasuje idealnie do tej spódnicy. A spódnica jest, słuchajcie, rewelacyjna. Na gumce, tak jak powiedziałam, zobaczcie, mnóstwo materiału, ma kieszenie. Wygląda prawie jak spódnica spodnie, słuchajcie. Bardzo wygodna, aczkolwiek powiem szczerze, ona nie jest leciutka, tak? Ponieważ jest trochę tego materiału i on delikatnie waży, ale nie czujemy tego. Gumka nie jest dla mnie za ciasna, nie jest zbyt duża, po prostu idealna, więc ten rozmiar S tutaj myślę, że w tym wypadku jest ok. No i co ważne, że dzięki temu, że spódnica jest na gumce, możemy sobie z niej zrobić po prostu wyższy stan, tak jak ja na przykład teraz sobie zrobię, albo po prostu możemy delikatnie to obniżyć i wówczas pokażemy kawałek skóry. Myślę, że to wygląda pięknie. No i teraz dobrałam te klapeczki z Zary.
które po prostu też świetnie się prezentują. Słuchajcie, naprawdę uważam, że klapki są dobrej jakości, więc śmiało mogę Wam polecić. Aczkolwiek, tak jak mówiłam, no, z Zarą to trzeba uważać, ponieważ... No ale niestety, tak jak mówiłam, z Zarą to trzeba uważać. Jeden rzut jest ok, drugi potrafią zrobić gdzie indziej i wygląda gorzej, ale ogólnie rzecz biorąc, klapki mi się bardzo podobają i one są właśnie w takim kolorze ekri. Piękne są, naprawdę są bardzo ładne, więc jedne, jak i drugie zostawiam. Spódnica też jest boska, więc myślę, że nawet nie ma nad czym się zastanawiać. No i niesamowite jest to, że ma kieszenie, słuchajcie, naprawdę ktoś dobrze pomyślał. Także jestem mega, mega zadowolona. I ponownie tutaj taka spódnica, lniane rzeczy w takich naturalnych, neutralnych kolorach mogą po prostu zostać w naszej szafie i one się nam po prostu nie znudzą. Ponieważ u mnie problem jest taki, że jak kupuję coś w kwiaty albo w jakieś wzory, no to one mi się potrafią znudzić. Wyjątkiem oczywiście są paski i jakaś tam krata. Ale raczej staram się kupować rzeczy właśnie bez wzorów, bo wówczas mogę po nie sięgać z roku na rok i nie czuję, że noszę coś z ubiegłego sezonu. Tak jak Wam mówiłam, zrobiłam zakupy praktycznie w każdym swoim ulubionym sklepie, więc oczywiście nie mogło zabraknąć mango, a tutaj urzekły mnie zwłaszcza jedne spodenki. Te spodenki na stronie mnie strasznie urzekły. Jaki wziąłam rozmiar? 36. Ach, tutaj znowu się martwię teraz, czy nie będą za duże. Ale bardzo fajny materiał, lniany, wesołe kolory, na takim żółtawym tle. W sumie to nie jest naturalny kolor, to jest taki żółtawy, delikatna żółć. Myślę, że one w kamerze wyglądają na troszeczkę jaśniejsze niż są w rzeczywistości. Tutaj są chabry, chociaż jakieś kwiaty, które wyglądają troszeczkę jak chabry, z delikatnym odcieniem takiej jaskrawej zieleni. Spodnie występują z paskiem. Bardzo mi się spodobały. One miały chyba w zestawie jakąś koszulę, ale jakoś tak nie do końca widziałam siebie w całym takim zestawie pstrokatym. Pomyślałam sobie, że tutaj chętniej dobiorę na przykład niebieską koszulę albo jakiś biały top, czy beżowy, czy ekri. I jeśli chodzi o skład, to zaraz Wam przeczytam, czy to jest 100% lnu, czy jakiś dodatek. 55% len i 45% wiskoza. Zobaczcie, tutaj coraz częściej używają takich kombinacji. No ciekawa jestem, być może po prostu ten materiał się tak mocno nie zbiega, łatwiej się nosi i może się tak nie gniecie. Także spodenki mi się bardzo spodobały, natomiast na chwilę obecną no martwię się jedynie tym rozmiarem. To jest właśnie najgorsze, kiedy jesteście pomiędzy rozmiarem jednym a drugim i teraz nie wiem, brać znowu i rozmiar 34 i 36, potem te zwroty, słuchajcie, męczy mnie to, więc postanowiłam zaryzykować. No i zobaczymy też, jak będą pasowały do innych moich rzeczy. Następnie mamy zieloną, lnianą, klasyczną koszulę w 100% z lnu. Piękny kolor. Taka koszula może wisieć w Waszej szafie z sezonu na sezon. I ponownie, tak jak przy wybaczcie, włosy mi tutaj latają i cały czas mnie coś swędzi. Więc taka koszula, tak samo jak i przy kardiganie, sprawdzi się po prostu idealnie na sukienkę, ale również ja uwielbiam nosić takie koszule na strój kąpielowy. Lniany, naturalny materiał, przewiewny, no nie dość, że wygląda super, to jest po prostu mega wygodny. Także te koszule występują w różnych kolorach. I koszule są również w Massimo Duty, ale myślę, że jakość jest naprawdę bardzo zbliżona, więc nie trzeba przepłacać. Myślę, że tutaj cena jest całkiem adekwatna do tego, jak ta koszula wygląda. Poza tym bym powiedziała nawet, że wygląda lepiej. Mam nadzieję tylko, że będzie również dobrze leżała. I ja swoją koszulę wzięłam w rozmiarze S, ale słuchajcie, widzę, że one występują od XXS, XS, aż do 4 razy XL. Także wow! I myślę, że nawet czasami warto jest wziąć troszeczkę większą, żeby ona była oversize'owa, ponieważ, tak jak mówiłam, warto jest po prostu nakryć się nią, na przykład kiedy jesteśmy na plaży. No, wygląda to po prostu wtedy cudnie. Koszuli celowo nie wkładam w spodnie, żebyście zobaczyli, jaką ma długość. Bardzo fajna, naprawdę polecam serdecznie. Śmiało możecie brać tę koszulę. Ja z pewnością sobie domówię inny kolor, ponieważ się okazało się, że nie mam niebieskiej lnianej, tylko mam taką oversize, więc dlatego zostawiłam tą zieloną z tymi spodenkami. Generalnie mi się podoba, także koszula, słuchajcie, jest świetna. Śmiało myślę, że można następnym razem wziąć rozmiar większy, żeby ona była po prostu taka luźna i oversize do
na przykład do stroju kąpielowego i żeby nosić ją na przykład rozpiętą. Natomiast no teraz chciałam Wam po prostu pokazać, w jaki sposób ona się prezentuje i w tym wypadku myślę, że to, że ona nie jest zbyt duża, jest na plus, ponieważ możemy śmiało ją schować sobie po prostu do spodenek i nie będzie nam się zbyt dużo tej tkaniny odznaczało. Oczywiście rękawy ja podwijam, ponieważ tak najbardziej lubię nosić. Kolor jest super, taka intensywna zieleń. Nie wiem tylko, czy będziecie dobrze widzieć na filmie, ale nie jest to taka intensywna, ciemna zieleń, jak w przypadku na przykład tego sweterka z Zary, tylko jest delikatnie jaśniejsza. Powiedziałabym taka army green? Chyba tak. Naprawdę bardzo fajna koszula. Pomimo tego, że jest to len, no to nie drapie ona, nie jest taka sztywna. Naprawdę mi się podoba, także jestem mega zadowolona. I tak jak podejrzewałam, ten rozmiar S jest delikatnie większy, ale powiem szczerze, to dobrze, ponieważ śmiało mogłam schować koszulę do środka, no i nie jest zbyt ciasno. Poza tym spodnie posiadają paseczek, co jest mega na plus. Słuchajcie, naprawdę ekstra. Bardzo mi się podobają te spodenki. Leżą dokładnie tak, jak sobie to wyobrażałam. Jestem bardzo zadowolona. Także fajny dodatek do mojej garderoby. Coś takiego żywego, kolorowego. I w tym wypadku chciałam tutaj założyć niebieską koszulę, ale okazało się, że mam tylko w rozmiarze oversize, więc wiem już, jaką lnianą koszulę będę musiała dokupić. Dlatego dobrałam zieloną i myślę, że też ta stylizacja wygląda mega fajnie. Poza tym mogę tutaj kombinować i oczywiście koszula wygląda fajnie, tak bardziej elegancko, ale jak najbardziej mogę tutaj założyć jakiś zwykły tank top, koszulkę na ramionczkach, czy też zwykły t-shirt będzie fajnie wyglądał. Ale generalnie w połączeniu z koszulą uwielbiam takie spodenki, wyglądają bardzo tak kobieco, letnio, super, jestem bardzo zadowolona, więc zostają na pewno spodenki. Są świetne. I powiem szczerze, ciekawa jestem jeszcze tego topu, słuchajcie. Naprawdę top był bardzo fajny, ale bałam się, czy nie będzie tego po prostu zbyt dużo. Czy nie będzie tutaj pstrokato. Chociaż gdyby zrobili taką koszulę, no nie wiem, słuchajcie. No nie wiem, to trzeba być odważnym z pewnością, ale generalnie bardzo mi się podobają. Jestem zadowolona i rozmiar myślę, że też naprawdę idealnie, więc gdyby były mniejsze, to by było za dużo. Nie, to by było po prostu niewygodnie, także naprawdę jest super. Kolejna rzecz, na którą się skusiłam, to taki top w paski z rękawem 3/4, bawełniany. To jest bardzo taki klasyczny styl, który ja bardzo lubię, marynarski. No i taka rzecz fajnie wygląda z białymi spodniami, z jeansami, z krótkimi spodenkami lnianymi. Coś takiego ponadczasowego, więc ja bardzo lubię i to jest takie odświeżenie w mojej szafie, ponieważ no, z sezonu na sezon mam albo koszulkę z krótkim rękawem, albo właśnie taką dłuższą w paski, bardzo dobrze mi się noszą. I jeżeli chodzi o skład, wydaje mi się, że to jest 100% bawełny, ale jeszcze się upewnię. Tak, 100% bawełny. Fajna koszulka, fajna. Ona właśnie, myślę, że będzie fajnie wyglądała właśnie do spodenek, jakiś kapelusz. I top, tak jak myślałam, jest super. Słuchajcie, bardzo przyjemna bawełna. Taka mięciutka, delikatna. Mam nadzieję, że również tak się będzie zachowywała po praniu. Super, super. Także takie topy przydają się. Myślę, że drugi w kolorze białym też by się taki przydał. Połączyłam go ze spodenkami. To są spodenki moje z zeszłego roku, z Zary. Klapeczki, tutaj torebeczka na Tory Burch. Myślę, że też fajnie pasuje. Ale tak jak mówiłam, do jeansów, do krótkich spodenek. Myślę, że tutaj też stylizacja z takimi granatowymi, na przykład długimi lnianymi spodniami będzie fajnie wyglądała. A na chłodniejsze, jakieś wieczory, to możemy śmiało na przykład zarzucić albo lnianą marynarkę, albo na przykład przewiązać sobie sweterek. No, super. Także wow. Jestem naprawdę zaskoczona, ponieważ to jest chyba no jeden z najlepszych hauli letnich, jaki kiedykolwiek nagrałam. Na razie odrzuciłam tylko jedną rzecz i tylko wyłącznie ze względu na rozmiar, bo inaczej też bym ją zostawiła. Miałam wrażenie, że pokażę Wam rzeczy, a większość pewnie pojedzie z powrotem, ale jestem tak zachwycona, że wszystkie rzeczy mi się podobają. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła w nich chodzić, bo są fajne, klasyczne, ponadczasowe, no, nie będą się tak nudziły. No i eleganckie, myślę, że jak najbardziej możemy tak powiedzieć śmiało. Pomimo tego, że jestem w krótkich spodenkach, to idealnie taki strój się nadaje na przykład na wakacje, na spacerek brzegiem plaży albo po jakiejś promenadzie. Super, wow, ale jestem szczęśliwa. Super, naprawdę ekstra. I
Już ostatnia rzecz z mango, ponieważ ostatnio bardzo sprawdził mi się ten pasek ala z Rafi z mango, to stwierdziłam, że zamówię drugi, który mają w swojej ofercie, bo często takim paskiem jesteśmy w stanie zmienić po prostu look naszego stroju. I wiecie co? Fajne. Wygląda bardzo fajnie. Klamra przypomina taki ala bursztyn. Więc myślę, że takiego paska nie powinno zabraknąć w żadnej garderobie. O, co jest bardzo fajne, co już mi się podoba, że nie ma określonych dziurek. Po prostu możemy sobie tutaj przebić ten pasek w takim miejscu, jaki chcemy. No, słuchajcie, naprawdę bardzo fajny pasek, polecam Wam serdecznie, ponieważ możecie go nosić ze spodniami, sukienkami i potrafi on zmienić każdą stylizację. Super sprawa, ja swój wzięłam w rozmiarze S. I ostatnie zamówienie, czyli H&M, to są rzeczy, które domówiłam, ponieważ jeżeli oglądaliście mój poprzedni vlog, to widzieliście mój mini haul z H&M-u i w momencie, jak zaczęłam linkować, okazało się, że koszulki, które Wam pokazywałam, miałam na sobie taką beżową. Bardzo fajny top, kiedy ja ją kupowałam, chyba kosztowała 24,99, później zrobili oni promocję dla klubowiczów za 9,99. Wskoczyłam na stronę, okazało się, że wszystkie rozmiary w kolorze białym są wyprzedane, kliknęłam po wiadomo dostępności, kiedy się pojawiły, szybko złożyłam swoje zamówienie, no bo to jest taki top latem, po który myślę, że będę sięgała najczęściej i myślę, że każdy z nas powinien posiadać w szafie taki klasyczny, zwykły top, ponieważ jeśli jego założymy do zwykłych spodni, do spódnicy, do czegokolwiek, czy nawet pod marynarkę, to będzie wyglądał świetnie. Ja ten swój poprzedni zamówiłam w rozmiarze S i on jest dość obcisły, więc stwierdziłam, że tym razem spróbuję wziąć rozmiar M. Natomiast wzięłam i mam nadzieję, że on będzie dobry. O, zobaczcie, w ogóle koperty HM przeszedł na papierowe, więc zrobili się bardziej ekologiczni, co jest oczywiście na plus, no ale tutaj wiadomo, mamy woreczki. Więc słuchajcie, zwykły, klasyczny, zwykły, klasyczny top w kolorze białym. Musicie taki mieć. Wzięłam rozmiar S, jeżeli ta M-ka będzie za duża, ponieważ muszę mieć po prostu jeden chociażby w rozmiarze S. Natomiast jeżeli M-ka będzie dobra, to wzięłam dwa w rozmiarze M. Zaraz sobie je przymierzymy, zobaczymy, który rozmiar będzie najlepszy. No i jeden z pewnością odeślę, ale myślę, że takie koszulki, przynajmniej 2-3 na sezon, no fajnie by było mieć, ponieważ w moim wypadku, kiedy ja mam dzieci, kiedy robię w ogrodzie, kiedy mam psy, no to myślę, że no, że taka koszulka po prostu może się szybko zużyć, a poza tym, no, biały kolor potrafi szarzeć, więc wolałam się zaopatrzyć przynajmniej w 2 sztuki. Top w rozmiarze M jest ok, aczkolwiek chyba jednak S-ka by była lepsza. Myślałam, że tutaj się wycwanie zamawiając M-kę. Chociaż wiecie co, powiem szczerze, mogę zostawić i ten rozmiar będzie w porządku, aczkolwiek rozmiar S po prostu będzie tutaj bardziej obcisły i będzie to lepiej leżało. Koszulka prążkowana, materiał taki bawełniany z dodatkiem, jest elastyczny, wygodny i tak jak powiedziałam, zobaczcie, do eleganckich rzeczy, natomiast możecie śmiało ją założyć pod marynarkę i będzie naprawdę dobrze wyglądało. Druga stylizacja ze krótkimi lnianymi spodniami, śmigacie na plażę, też będzie fajna. Także takie basiki musicie po prostu mieć, bo no bo od tego oczywiście wychodzimy i zaczynamy swoją stylizację, także cena 10 zł, naprawdę warto, także mam nadzieję, że one są dostępne. Oczywiście znajdziecie je podlinkowane w opisie pod filmem. I już ostatnia rzecz tego haula. Te osoby, które oglądają mnie, to wcale się nie zdziwią, że wzięłam tą sukienkę, bo to jest ulubiony fason sukienek mój. I ta, ponownie, ta sukienka też była wyprzedana przez długi czas. Ja ją miałam w obserwowanych od długiego, długiego czasu i w momencie, kiedy postanowiłam w końcu ją zamówić, to okazało się, że jest wyprzedana. Kliknęłam o powiadomienie o dostępności, kiedy się pojawiła, wsadziłam ją do koszyka i tak się wszystko zbiegło w czasie, że po prostu wszystkie zamówienia mam tutaj teraz i Wam dzisiaj je pokazuję, więc myślę, że się naprawdę zaopatrzyłam na lato full, aczkolwiek oczywiście nie wszystkie rzeczy będę zostawiała, wybiorę tylko te najfajniejsze, no i oczywiście te, które uznam, że pasują do mnie najlepiej.
Powiem szczerze, że szmizierkę w tym stylu mam, natomiast ta była jakości premium i myślę, że to by był fajny upgrade do tej sukienki, którą posiadam, ponieważ ona już jest troszeczkę znoszona, no i stwierdziłam, że chciałabym ją przymierzyć i zobaczyć, przekonać się na własnej skórze, czy ta jakość premium będzie po prostu lepsza od tej jakości, co posiadam w swojej szafie. No, słuchajcie, wygląda ona naprawdę zacnie. Wzięłam rozmiar XS i to jest 100% lnu, natural linen, tak myślę, tak 100% lnu. I co jest takiego fajnego w szmizierkach? Dla mnie osobiście są to sukienki, które zarazem potrafią wyglądać na sukienki eleganckie, ale również na takie, które możemy nosić na wakacje, takie trochę nonszalanckie, takie troszeczkę jakby nam nie zależało, ale po prostu wyglądają wspaniale i to jest taki model, który ja noszę już od długiego czasu i w nich czuję się najlepiej. I ostatnia rzecz, szmizjerka. Z pewnością by się lepiej prezentowała, gdybym ją wyprasowała, ale niestety tego nie zrobiłam, ponieważ nie mam już sił, słuchajcie. Naprawdę, bo naprzymierzałam się sporo tych rzeczy, ale no, jednak widać zdecydowanie różnicę w jakości, ponieważ ja mam swoją szmizjerkę, nawet specjalnie patrzyłam. Taką w kolorze beżowym i ona jest sprzed chyba 2 lat. No, wygląda zupełnie inaczej. Ona nie jest oczywiście wyprasowana, ale porównywałam jakość, grubość tkaniny, kolor, długość, no po prostu wszystko. I myślę, że ta zdecydowanie jest lepsza, więc myślę, że fajnie zrobić sobie taki mały upgrade. Także jeżeli lubicie takie szmizjerki, dobrze się w nich czujecie tak jak ja, to jest to fajne. XS, ok, także śmiało bierzcie swój rozmiar, ona bardziej występuje w fasonie oversize, ponieważ tak jak mówiłam, ja jestem między rozmiarami S a XS, natomiast tutaj XS, zobaczcie, że ona jest dość spora, długi ma pasek z tkaniny, ale ja tutaj myślę, że śmiało mogę go zamienić z tym paskiem z Mango, ponieważ jeszcze on mi został do przymierzenia i myślę, że też tutaj będzie fajnie to się prezentowało. Klapki te z Zary też myślę, że co do drugiej stylizacji śmiało pasują, więc tak naprawdę rotuję tylko między tymi a tymi i pasują one super. Do tej szmizjerki uwielbiam nosić kosze. Mój kosz pochodzi ze sklepu Pretty Home, jest świetny, bardzo go lubię i wiem, że Wy również go pokochałyście, więc ostatnio była dość spora dostawa, więc również postaram się Wam podlinkować ten kosz, jeżeli chcecie sobie również taki sprawić. I ostatnia rzecz, którą przymierzam, tak jak obiecałam, pasek i słuchajcie, no naprawdę jestem zachwycona, strzał w dziesiątkę. Pasek fantastyczny. Nie wiem, z czego on jest zrobiony. Chyba wydaje mi się, że z jakiegoś sztucznego tworzywa, ale wygląda bardzo naturalnie i myślę, że dzięki temu, że on jest zrobiony, że on jest dodatkiem jakiegoś tam sztucznego czegoś, to po prostu się nie będzie niszczył, tak jak klasyczna rafia. Rewelacyjny pasek. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda do butów. No i jak momentalnie zmienił tą całą sukienkę, wygląd tej sukienki, także akcesoriami jesteśmy w stanie zdziałać naprawdę dużo, zawsze to powtarzam i uwielbiam inwestować w akcesoria, bo uważam, że warto sprawić sobie kilka, czasami nawet droższych, lepszych jakościowo rzeczy, ponieważ no, będziemy po nie często sięgać i dzięki właśnie takim chwytom zwykła, klasyczna, taka prosta, że tak powiem, stylizacja może się zmienić w naprawdę coś wyjątkowego i unikatowego, co na przykład nikt inny nie ma, także rewelacyjny pasek, jestem zachwycona, ten poprzedni pasek mój z Mango też mam i też go po prostu noszę co chwilę, także oba Wam podlinkuję, bo naprawdę są świetne. I co jest jeszcze bardzo ważne w tych paskach obu, że nie ma tutaj określonych dziurek, więc możemy sobie śmiało regulować, czy chcemy mieć go w pasie, czy chcemy troszeczkę niżej na biodrach, do na przykład spodni dodać. Super, słuchajcie, naprawdę super, jestem zachwycona. A no i trochę też nie powiem zaskoczona, gdyż no z pewnością ucierpi mój portfel, ponieważ myślałam, że większość rzeczy, no jak to bywa, kupując rzeczy przez internet, no się zwraca, a tutaj w tym wypadku myślę, że naprawdę większość rzeczy zostawię, no w sumie wiecie co, zostawiam wszystko oprócz tego topu. Także jestem naprawdę zadowolona, uważam, że jeden z najlepszych hauli, jaki kiedykolwiek robiłam. Dajcie mi znać, czy Wam się również tak podobał, czy tylko ja po prostu jestem w tej euforii zachwycona tymi stylizacjami, ale już się po prostu rwę i nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła w tym wszystkim chodzić.
I to są już wszystkie rzeczy, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, które zamówiłam i które przyszły. Jestem z nich bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że haul Wam się spodobał. Jeżeli tak, to proszę zostawcie po sobie łapkę w górę i dajcie mi znać, co Wam się podobało i co Wy zamierzacie zamówić. A jeżeli chcielibyście coś kupić z tych rzeczy, to oczywiście podlinkuję Wam wszystkie rzeczy, które dzisiaj pokazywałam w opisie pod filmem. Pamiętajcie, żeby kliknąć obok tytułu taką strzałeczkę. Rozwinie się wówczas cały opis pod filmem i wystarczy tylko, że klikniecie sobie na daną rzecz i będziecie mogli ją kupić, bo otworzy się okienko, które przeniesie Was na stronę danego sklepu, w którym ta rzecz jest sprzedawana. Mam nadzieję, że to jest jasne. Oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś pytania, to śmiało proszę piszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, co Wam się spodobało najbardziej. No i cóż, bardzo było mi miło gościć Was ponownie na moim kanale. Jestem wdzięczna, że odwiedzacie mój kanał tak często. Ściskam Was bardzo mocno i mam nadzieję do zobaczenia niebawem w kolejnym filmie. Pamiętajcie, że filmy pojawiają się w poniedziałki i w czwartki o godzinie 17. Jeżeli jesteście tutaj nowi i spodobało Wam się to, co zobaczyliście, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z filmami oraz zachęcam Was do tego, żeby odwiedzić mój profil na Instagramie Beata Mod. Tam pojawiają się również stylizacje z życia codziennego, ale również fajne Instagram Stories, w których staram się pokazywać na bieżąco, co się u mnie dzieje. Także zapraszam Was serdecznie, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Buziaczki, pa pa!